Oglądaliście serial Fallout? Jeżeli tak, to podzielcie się swoimi wrażeniami. Remedy przekazało, iż pełna produkcja remake'ów pierwszej i drugiej odsłony Maxa Payne'a ruszy w drugim kwartale tego roku. Ponadto dowiedzieliśmy się, że budżet omawianych remake'ów został zwiększony przez Rockstar Games, które finansuje ten projekt. To nie wszystko. Wkrótce zespół, który pracuje nad remake'ami, znacznie się powiększy. Przed kilkoma dniami do Fallouta 4 trafiła zapowiadana next-genowa aktualizacja. Niestety nie obyła się ona bez problemów. I o ile większość z nich z wersją na PlayStation udało się już rozwiązać, to niestety nie można tego samego powiedzieć o wersji PC-towej. Aktualizacja nie dość, że nie wprowadza do komputerowej wersji Fallouta 4 zmian, jakich oczekiwali gracze, to dodatkowo psuje mnóstwo modów. O tym, że gracze chcą się pozbyć next-genowej aktualizacji, świadczy ilość pobrań modów downgradujących tytuł, które pobrano już ponad 30 tysięcy razy. Ostatnie problemy Escape from Tarkov próbują wykorzystać deweloperzy z Madfinger Games z ich Greyzone Warfare, które to zadebiutowało dzisiaj. Niestety nie obyło się bez problemów, bo poza rozmijającymi się informacjami na temat ceny gry na karcie Steamowej i oficjalnej rozpisce prezentowanej przez twórców, doszły problemy z serwerami i anty-cheatem. Co ciekawe, pomimo raczej słabych ocen na Steamie, ponieważ tytuł ma na ten moment 38% pozytywnych recenzji, w piku w produkcję zagrywało się ponad 44 tysiące osób. Dostaliśmy nowy materiał z gry Commandos Origins. Jak zaznaczono na wstępie, fragmenty rozgrywki pochodzą z wersji alfa. Twórcy w świeżym materiale ogłosili również termin zamkniętej bety. Ma on rozpocząć się latem 2024 roku. Dodatkowo deweloperzy powiadomili dzisiaj, że na zgłoszenia do testów w wersji alfa czekają do 1 maja, także można się jeszcze zgłaszać. Niestety nie znamy jeszcze dokładnej daty premiery gry, za to wiemy, że tytuł ma być dostępny na PC-tach oraz na konsolach najnowszej generacji. Ostatnio na kanale Kinda Funny Games na YouTubie opublikowany został wywiad z Toddem Howardem. Padło tam ciekawe pytanie. Czy seria kiedykolwiek opuści Stany Zjednoczone? Odpowiedź daję wam na screenie. Niektórzy fani jednak uważają inaczej niż Todd Howard. Wystarczy spojrzeć na zainteresowanie zbliżającą się premierą moda do czwórki pod tytułem Fallout London. Czy modyfikacja sprosta oczekiwaniom, czy jednak Todd Howard ma rację? Tego pewnie dowiemy się po premierze modyfikacji. 300 years... Ostatnio Thomas Meller ze studia Moon Studios, odpowiedzialnego za niedawno wypuszczone No Rest for the Wicked, podzielił się informacją na temat osób zatrudnionych w jego firmie. Mianowicie zatrudnili oni co najmniej 3 moderów do pomocy przy różnych projektach, m.in. przy Ori and the Blind Forest. Za inspirację posłużyć im miały praktyki Valve Software, które to również zatrudniało moderów do swoich projektów. To tyle na dzisiaj, trzymajcie się, cześć!